Siemano, witam wszystkich. No dzisiaj będzie 18 bezchmurny dzień w tym roku. Zapowiadają to ogólnie. Jest 5 rano. Specjalnie wstałem o 5 rano, żebyście zobaczyli, jak już moje instalacje tak naprawdę wstają i no, kiedy zaczyna się jako tako produkcja. Z racji tego, że jest druga połowa czerwca, to jeszcze słonko wyszło już za górki, ale jeszcze się trzyma za tymi drzewami, także około 5.30 dopiero zacznie nam jakoś lepiej operować. I już przebije się na instalację 5-kilowatową, ale na instalację 3,85 kW jeszcze nie bardzo. Także pewnie tutaj jeszcze nawet rozproszonej produkcji będzie, a może się pojawi, także zobaczymy na polownikach od samego rana i przez cały dzień tak mniej więcej też będę to obserwował. I dzisiaj jeszcze będzie, o moment, o jest właśnie, bo mało słońca było i strasznie tutaj zaciennie, a dzisiaj będzie jeszcze temat, bo dzisiaj ma być słoneczny dzień, będzie temat testów bifacjala, dlatego jest zrobiony pod niego stelaż, tutaj się rozcieli jeszcze białą folię i jeszcze się tutaj nawali różnych ekranów, także żeby było jak największe światło odbite i żeby zrobić jak największy z tego uzysk. Kogut się drze normalnie masakrycznie. I tak jak widzicie, 3,85 jednak się już obudziła. 5.10 dokładnie jest. Ale jeszcze nie ma dzisiaj żadnej produkcji, bo na tyle co wstała. A 5-kilowatowa na bifacjalach już widać, że zaczyna swoją pracę, już się zaczyna cokolwiek więcej dziać, bo już mamy 0,07 kWh i 240 W pracy, także od czasu do czasu tak ze 3 takie rzuty zrobię po prostu, jeszcze koło 9 pewnie w południe jak to wychodzi, później jak będzie zacieniana ta instalacja i pod końcówkę, także było jako tako widać, jak ta produkcja przez dzień idzie tak realnie, nie na wykresie, i później to podsumujemy w Excelu jako już 18 bezchmurny dzień w tym roku, mam nadzieję. 8 godzina, jak na razie chmurek nie widać, także zobaczmy, ile już nabiło. 3,85 już daje 2600 W, to jest około 68% mocy i już mamy 5,4 kWh, także 1,4 kW z 1 kW instalacji. A piątka idzie nam już na 70, no praktycznie 75-76%. Już mamy 1,5 kWh z 1 kW instalacji. Mamy południe. Wiaterek daje czadu i pomaga to instalacji 3,85 kW w chłodzeniu. Piątka jest za drzewami i troszeczkę ma gorsze chłodzenie. A tutaj przy okazji trwa eksperyment, ile można wydusić z takiego panela bifacjalnego poprzez różne ekrany, bez ekranów. Także link wam u góry wkleję, jak, bo na pewno będzie ten film pierwszy, a później będzie ten albo na odwrót, jeszcze nie wiem, zobaczę. Jak będzie już o tym film, to link wam wkleję do niego dla tych, co nie widzieli. I zobaczmy na polowniki, jak to teraz wygląda już w południe. I 3,85 idzie nam teraz na 80% i mamy uzysku już 19 kWh, a to nam daje, szukamy, prawie 5 kWh z 1 kW instalacji. A bifacjal idzie nam na 85% i mamy już 5,3 kWh z 1 kW instalacji. No niestety gorąco robi swoje. Rekordu dzisiaj nie będzie, ale na pewno będzie bardzo dobry wynik. No dycha na pewno będzie bez problemu, nawet w takich warunkach jak dzisiaj, bo robię eksperyment, to panele są nagrzane do, panel był nagrzany do 44 stopni, nawet chłodzony wiatrem tak naprawdę. A do słońca, znaczy temperatura powietrza tego wiatru, bo czujniki sobie wiszą lurzem, jest na 30 stopni, także masakra, gorąco straszne. 16.20, gorąco nie odpuszcza, grzeje dalej,
eksperyment już skończony. Stelaż sobie zostawię. Film się już edytuje, robi się. Także będzie na wieczór elegancko. Zobaczmy, ile już naprodukowało. No i 3,85 idzie teraz na, już wam mówię, 73%. Produkcja jest 29,8, praktycznie 30 kWh. Patrzcie, jak idzie, jak po sznurku normalnie. Wykresik elegancki, 30 kWh mamy, czyli to nam daje 7,8 kWh z 1 kW instalacji. A piątka idzie nam, o, przed chwilą jeszcze nie, 80% idzie nam piątka. I tutaj mamy już 8,5 kWh z 1 kW instalacji. Tutaj po tym wykresie nie widać, a ja wam później jeszcze pokażę wykres ogólnie z monitora, jak temperatura, jak robiła robotę, jakie są spadki. A przy okazji jeszcze, o, mam prawie pierwszy raz praktycznie w tym roku, może nie, może drugi, ale odkąd zwolniłem pompę, układ solarny już mi się tak nagrzał elegancko, że no, że bardzo dobrze. Także w zbiorniku 300 litrowym jest dzisiaj już 68,5 stopnia. On jest tak ustawiony mniej więcej, to się grzeje do 70, nie wyżej, bo idzie zrzut na ten drugi zbiornik. A ten drugi zbiornik miał dzisiaj 30 stopni. Tamten jest 300 litrowy, ten jest 500 litrowy. Miał 30 stopni, a ma już 45 stopni, także 800 litrów podniosłem dzisiaj. No praktycznie powiem wam, o 15 stopni podniosłem 800 litrów. To bardzo dobry wynik. Oczywiście coś tu kapało od pewnego czasu, no i chciałem sobie zawór dokręcić. Jadę do kręcania, a tutaj z niego zaczęło się lać. Pęk zawór. Także trzeba je szybko wymienić, a to jest spust tego 500 litrowego zbiornika. Tu nie jest problem, bo wystarczy tylko zamknąć zasilanie do zbiornika, spuścić z niego troszeczkę ciśnienia i póki się tam powietrze nie zacznie dostawać, to nie ma opcji za bardzo, żeby się ta woda wylała, bo podciśnienie ją trzyma. Także zestaw naprawczy już jest. Drugi zaworek jest, pasta jest, pakuły są. Raz, dwa, trzy i wymiana. Szybka akcja. Raz, dwa, trzy. Zawór wymieniony, także czekamy na koniec dnia. Czekamy na pierwsze zacienienie tak naprawdę instalacji. No i zobaczymy, ile dzisiaj na kula przy tym gorącu. No i po 18 na piątkę już cień wchodzi na dolne panele. Z racji drzewek. Drzewek nie wycinamy, bo chronią przed wiaterkiem. A 385 jeszcze walczy. Walczy dzielnie, jedna z drugą. Niestety rekordu nie będzie, za gorąco. Także przejdźmy się na falowniki. I 385, 1800 W jeszcze pyka. Mamy wykres liczny. 34,6 to nam daje 9 kWh z 1 kW. I piątka też 1800 daje. No już dwa panele zacienione. I tutaj mamy 48,75, także to jest jakieś 9,6, 9,7, także no do 50 coś czuję, że chyba dzisiaj nie dobiję. Na falownikach produkcja już się kończy. Niestety wykres piękny, że tak powiem. Drugi tak samo nabrakło, ale słońce jeszcze świeci i by parę kWh dobiło. No niestety, drzewa są po to, żeby chronić instalację, a jak słońce już zaszło za drzewa, to też i nawet nie ma światła rozproszonego, żeby coś tutaj się działo. Także słońce świeci, a fotowoltaika już prawie poszła spać. Prawie się udało dzisiaj, no niestety temperatura zabiła uzyski. Rekordów nie ma, ale nie ma źle. No i na dzisiaj tyle. Trackery jadą z powrotem na wschód. Także mamy 3,85 zrobiła dzisiaj, 35,9, wykres elegancki. Możemy porównać do wczorajszego, to fajnie będzie górka się powiększała. Widzicie, wczoraj był 37,1, było troszeczkę chłodniej po prostu. Dzisiaj było gorąco i
obcięło praktycznie. No rano i wieczór obcięło, a ta produkcja no też była tu delikatnie wyższa. Także nic nie zrobi, na gorąco nie poradzi nic. Także tutaj mamy produkcję. Jeszcze ile wyszło z piątki? Czy z piątki tu akurat? O tym wiemy, ile wyszło, ale jeszcze do wykresu trzeba się dogrzebać. 5-kilowatowa na biwacjale zrobiła 49,74. Gorąco zrobiło robotę. Nie udało się nawet osiągnąć 90% mocy instalacji. I tutaj jak widzicie to jest 10,45. Później już taki dosłownie tutaj, bo to nie jest chmura nic, tutaj przyszło takie gorąco, taki podmuch gorąca, że wydajność spadła. Tracker też się o 11 obraca. Już nie stoi bokiem do wiatru, tylko frontem, także to chłodzenie też jest mniej skuteczne, bo idzie w płytę, a jak tak stoi bokiem, to jednak obmywa te panele, że tak powiem, ten wiatr i skuteczniejsze jest chłodzenie. Tutaj już chłodzenie stracił, jak widzieliście na filmie, no, znaczy z drzewa są i też ograniczają tak naprawdę wiatr, także później już no, ciągło się to i ciągło i się, ciągło, aż słońca brakło. Ale tak jak do wiele pytań było, kiedy instalacja wstaje, no tak naprawdę, no przyjmijmy tak jak mówiłem, no piąta rano, nie? Macie 4:45, piąta już jest 1130 watów, o 5:30 zobaczmy, tak co pół godziny już macie 710 watów, a o godzinie 6 już jest 1,6 kW energii już daje instalacja, także ona już się bardzo szybko później budzi i do takiej normalnej pracy to mamy teraz na 9 godzina już jest 80%, także normalne instalacje zaczynają się wtedy, dopiero jakaś produkcja, tutaj już instalacja ma już naprodukowane około 1,5 kWh z 1 kW instalacji. No i niestety później przychodzi druga część dnia, około 18, wchodzi zacienienie, ale to tak zacienienie się tak praktycznie pokrywa z tym zachodem słońca, jak widzicie, i tak obcina, tak się wydaje, jakby normalnie był dzień, a jednak ta górka powinna być jeszcze troszeczkę pociągnięta, no tak wyszło. Niestety. Także przejdźmy do Excela, do liczb. No i 19 maja, dalej niepobity. Nie udało się przekroczyć 56 kWh z instalacji 5-kilowatowej i 40 z 385. Ale nie jest źle, mamy 35,9 z 385, to nam daje 9,3 kWh z 1 kW instalacji. I 49,7 z 5-kilowatowej bifacjalnej, co nam daje 9,9 kWh z 1 kW instalacji. Także widzicie, jak już w tym roku, jak ta energia powoli, powoli rośnie i praktycznie już od w kwietniu już można powiedzieć, są już takie uzyski jak trzeba. No marzec jednak jakby nie było, jest krótki dzień i troszeczkę mu brakuje jeszcze. A tu już od kwietnia się zaczyna maj. Maj standardowo, jeśli powieje jeszcze chłodnym wiaterkiem, to można bić rekordy i nie ma z tym problemu żadnego. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Szykuje się jeszcze kilka słonecznych dni. Staram się z każdego dnia zrobić takie podsumowanie. Kiedyś myślałem, że nie będę robił, bo za dużo będzie materiału. Ale mi się wydaje, że to nie przeszkadza. Im więcej wiedzy, tym lepiej tak naprawdę, także pozdrawiam Was wszystkich, słoneczka życzę i trzymajcie się ciepło.